Hej, kochani, witam was na moim najnowszym odcinku. Goście, nie widzieliśmy tak takie 9 miesięcy, znaczy nie widzieliście moją twarz. I ogólnie chciałbym też powiedzieć inną rzecz, że kanał mój jest pod nadzorem osoby dorosłej, czyli zarządcą i administratorem to osoba dorosła. Na dodatek też każdy post, każdy film, każdy live ma zweryfikowaną treść przez osoby dorosłe i no. Więc po prostu tak wspominam i dzisiaj odpowiadam też na wasze pytania, które zadawaliście mi pod tym postem. Okej, zaczynamy. Czy zakończysz kiedyś serię oceniania skinów na ety? Ogólnie to jeszcze na dodatek to nie wiem, czy zakończę. Jeżeli wyświetlenia nie będą się zgadzały, na przykład będzie mniej niż 1000, czy nawet mniej niż 100, to wtedy zakończymy tą serię. Ale mam nadzieję, że tak się nie zdarzy. Więc na razie nie. A czy kiedyś może tak? Kiedyś mogę skończyć ocenianie skinów i na inne pomysły, jakby wiecie o co chodzi. Okej, drugie pytanie. Ile masz lat? Ogólnie to powiem tak. W sumie to chyba mogę powiedzieć, ile mam lat. Mam 11,5 lat, za 5 miesięcy 12 lat, więc jej. Koła czy wakacje? XD, oczywiście, że wakacje. Chociaż wiecie, szkoła czasami też jest fajna. Nie powiem, że nie. Na przykład wakacje spoko. Są wakacje, możesz wszystko robić, ale też jest czasami nudno, więc. A w szkole wiecie, cały czas się coś dzieje, więc wolę i chyba tak czy siak szkoła. Ale lubię wakacje. Masz rodzeństwo? Nie, niestety nie mam rodzeństwa. I cel. Moim. Teraz celem jest być szczęśliwym i też mieć, właśnie nie wiem, bo ja mam kilka celi, ale tak główny cel to jest, główne dwa cele to jest bycie szczęśliwym i mieć dobre oceny. Następne pytanie, czy będziesz organizował konkursy? Na ten moment nie planuję na ten moment organizować konkursy. Ogólnie jeżeli ktoś organizuje konkursy, to też wymaga poświęcenia. Więc nie będę na razie robił konkursy. Jaki jest twój ulubiony sport? Mój ulubiony sport. Szczerze to chyba koszykówka. Lubię na przykład koszykówkę, siatkówkę też lubię. Piłka nożna spoko. Piłka nożna jest taka spoko dla mnie. I to tyle. Kiedy będzie książka? Książka. Na ten moment w ogóle ja mam kilka stron mojej książki, która miała wyjść w tamtym roku. Czy nie, w tym roku, w marcu miała wyjść, ale no niestety nie wyszła. Bo po prostu nie miałem czasu, żeby pisać tej książki. I kiedy zakończysz nagrywać na ety? Na YouTube? Szczerze? Co chyba? Na pewno do końca 8 klasy, do końca szkoły podstawowej będę nagrywał, mam nadzieję. Ale ja nie wiem, co się wydarzy potem. Potem co się stanie, to tego nikt nie wie. No, ale kiedy? To może pod koniec liceum, ale nie jestem pewna. Czy lubię nagrywać na YouTubie? Lubię nagrywać na YouTubie, to jest moja taka pasja. I gdybym nie lubiłbym, to byście tego filmu też nie widzieli, więc no. Czy twoja rodzina wie, że nagrywasz na YouTubie i tak dalej? Oczywiście, że wiedzą.
bo jakby mój kanał to zresztą co? Kanał mój to osoba dorosła prowadzi, co nie? I tak wiedzą, rodzice wiedzą, każdy wie. Czy będziesz coś sprzedawał? Ogólnie to ja chciałbym coś sprzedawać, tylko nie wiem, czy to będzie się opłacało. Bo wiecie, będę musiał założyć konto i tam inne tam rzeczy, więc nie wiem. Lubisz chodzić do szkoły? Szczerze? Nawet lubię chodzić do szkoły. Czasami wiecie, jak są kartkówki sprawdziane i tak dalej, to mi się odechciewa iść do szkoły, ale tak to lubię. Jak reagujesz na hejt? Ja w sumie nie reaguję na hejt. Ja mam totalnie luz do hejtu. Możecie mnie hejtować mnóstwo razy, ja i tak was komentarz nie przeczytam i nie posterduszkuję, najwyżej to osunę. I też wam radzę, żebyście się nie przejmowali hejtem, bo to nie jest w ogóle potrzebne. Lody czy sorbet? Sorbet jadłem. Czy jadłeś lody Jelly? Oczywiście, że jadłem. To są jedne z moich ulubionych lodów. Nie wiem, tak po prostu są pyszne. Dobra, to już na tyle z dzisiejszego Q&A. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy filmik i co, do zobaczenia na następnym filmiku.